kopyta ruszyły prace przy budowie ulicy Pileckiego. Dwa pasy gruntu przygotowane pod jezdnię na odcinku od Pułaskiego do skrzyżowania z ulicą Kardynała Wyszyńskiego widać jak na dłoni. Budowlańcy po zimowych przestojach zmierzają w dobrym tempie w kierunku osiedla Kamena. Obecnie na placu budowy kończą się wszelkiego rodzaju tak zwane prace ziemne i lada moment wykonawca przystąpi już do prac związanych z układaniem masy bitumicznej oraz wykonywaniem chodników. Finansowo inwestycja nie jest zaawansowana mocno, bo tylko w 12%, natomiast stan faktyczny zaawansowania robót jest zgoła inny i o wiele większy. Termin wykonania całej inwestycji to koniec lipca tego roku i na chwilę obecną wykonawca nie zgłasza żadnych tutaj niepokojących informacji dotyczących tego, że nie zakończy inwestycji w terminie. Suwałki czekają jednak z największym utęsknieniem na otwarcie dla ruchu obwodnicy miasta. Pojawiły się pierwsze sygnały wskazujące, że szansa jest w kwietniu. Jeśli pogoda, a szczególnie niskie temperatury nie pokrzyżują planów drogowców, mamy szansę doświadczyć spokoju i wolności od ruchu tranzytowego z miesięcznym poślizgiem, czyli około świąt wielkanocnych. Gorzej jest z budową odcinka S61 od obwodnicy miasta do granicy w Budzisku. Tutaj urzędnicze młyny wciąż mielą proceduralne dokumenty. Za niespełna 3 miesiące miną 2 lata od podpisania umowy z wykonawcą tej trasy, przewidującą, że nową drogą na Litwę pojedziemy pod koniec 2021 roku. Do tej pory nie wydano jeszcze zezwolenia na realizację tej inwestycji drogowej, zatem realność terminu upływającego za niespełna 2 lata stoi pod znakiem zapytania.